Samolot. Samolot, bo jest najszybszy, najbezpieczniejszy według mnie, chociaż wiem, że można się z tym kłócić. I jakoś, nie wiem, ja uwielbiam latać. W sensie to jest takie, zawsze jak siedzę w samolocie, startujemy, wiem, że ludzie się bardzo często boją momentu i startu, i lądowania, to są dla mnie, no lądowanie jak lądowanie. Trochę nawet jestem zły, bo już wylądowaliśmy, już nie będzie latania. Ale jak startuję, to po prostu jest takie... No zaraz coś się, znaczy stanie w takim znaczeniu, że zaraz się wzbije ponad chmury i będę jakoś tak oderwany od ziemi. Bardzo krótka historyjka, śmieszna, acz tragiczna, znaczy tragiczna, acz śmieszna, nie wiem. Oderwanie od rzeczywistości to jest chyba, no to jest coś, co też mnie bardzo kręci, więc kurwa, to jest najbardziej używane przeze mnie przekleństwo i pozytywnie i negatywnie. Jeżeli jestem zły, wkurwiony, coś mi nie wyszło, nie wychodzi, zapomniałem, to mówię kurwa, albo jeżeli jestem szczęśliwy i wszystko idzie okej, i coś się udało i coś wygrałem i dowiedziałem się pozytywnej rzeczy, to wtedy jest kurwa. No to czerwony. A dlaczego? Bo jest taki pełnokrwisty, bo uważam, że jest silny, dynamiczny, charakterystyczny i jakoś te wszystkie cechy są mi bliskie, albo chciałbym, żeby były mi bliskie. Jak fale morza uderzają o piasek na plaży, bo to jest rozluźnienie. I no i to mi daje jakąś taką swobodę i miejsce, ale nie konkretnie jako miejsce, że jakiś dom, ale bardziej jako miasto, to Berlin. Berlin to jest miasto, do którego ja często jeżdżę, do którego lubię wracać i bardzo dobrze się tam czuję. Kiedyś chciałbym tam wyjechać, tak na stałe.